Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale światynuksa. W ogóle to witam nowych subskrybentów, którzy dołączają do tego kanału. Miło Was wszystkich widzieć tutaj. Mam nadzieję, że filmy będą się podobały. A przechodząc do dzisiejszych rzeczy, słuchajcie, Mint 22.1 beta się ukazał kilkanaście godzin temu. Oczywiście na tym kanale pokazuję przeważnie świeżynki całkowite i dzisiaj zobaczycie sobie przegląd, teścik, nowości tego wydania. Jest tego naprawdę dość sporo, nie tylko pod maską, ale także wizualnych zmian. Przy okazji zajawka na następny czas, słuchajcie, zegarek inspirowany NASA, autentycznie. Niedługo na kanale ten materiał się tutaj pojawi, dzięki firmie Geek Club oraz Circuit Mess, tak. No to co, lecimy na razie z Mintem. No i witam, słuchajcie, na pulpicie Minta. A tak się nam to tutaj troszeczkę prezentuje. Pierwsze, co można by teoretycznie zauważyć, to jest cały cynamon jest ciemniejszy. Po pierwsze jest to wersja 6.4. I to teraz słowo ciemniejsze zależy też od ustawienia gamy na waszych monitorach, tak? Od ustawienia kontrastu i całej reszty. Teoretycznie dla mnie to jest trochę jasne, ale ja mam gamę pod, podrzuconą. Natomiast jeżeli macie troszeczkę ciemniej, to ten. Poza tym, jeżeli używacie załóżmy MINTA od dłuższego czasu, używacie Cenamona również starszej wersji, na pewno zauważycie tutaj różnicę. Ze zmian, które się powinny tutaj teoretycznie już uwidocznić w tej chwili, to tutaj powinien być odstęp. Między paskiem tym dolnym a menu. Tego u mnie nie widać, nie wiem, może dlatego, że jest to beta. W każdym razie tutaj powinna być około 2-3 mm albo pikselowa, tak, yy, przerwa. To samo tyczy się rzeczy tutaj, na przykład kalendarz. Również powinien być troszeczkę od tego odseparowany. Być może, tak jak powiedziałem przed chwilą, dlatego, że mam gamę ustawioną tak, a nie inaczej, tego po prostu nie widać. Ale wydaje mi się, że jest to po prostu błąd. Kolejna rzecz, którą można zobaczyć, to zaokrąglenia praktycznie wszędzie. Cały interfejs został zaokrąglony. Czy tutaj delikatnie menu. Czy innego rzeczy, jak załóżmy sobie tutaj na przykład, też to powinno być ładnie wyszczególnione. Najlepiej słuchajcie, będzie to widać na zrzutach ekranu, które tutaj zrobiłem. Zobaczmy sobie tak, Ster Nvidia, instalacja sterownikowa Nvidia, popatrzcie się na to. Widzicie? Tutaj lekko są zaokrąglone tutaj rogi, to jest pierwsza sprawa. Dwa guziki tutaj, uwierzytelni itd., itd. również są zaokrąglone, zmienione i oddzielone od siebie. To jest po prostu przepisane troszeczkę w jakimś innym języku. W kluterze, w klaterze, nie wiem jak to dokładnie się nazywa. Pod maską mamy sporo zmian i tutaj chodzi przede wszystkim o to, że jak już informowałem parę miesięcy temu, mówiłem o tym, a Mint, ekipa Mint'a porzuca tak zwane dwie rzeczy, jeżeli chodzi o apta m.in. Sam apt, czasami jest mówione, że to jest apt, że to tylko służy do aktualizacji z konsoli, nieprawda. To jest całe, można powiedzieć, takie środowisko, o którym, o którym wy prawdopodobnie nawet nie wiecie, które obsługuje między innymi pakiety Deb. Graficznie to pakiety Deb obsługiwało, pozwalało używać linków, czyli wchodzimy sobie w przeglądarce na daną stronę, klikamy na deba i odpalało nam się tak zwane GDEBI na przykład, program do ogarniania tego, to również była część apta. Nie chodzi tutaj, że deweloperzy porzucili apta, zdecydowanie nie. Oni porzucili dwie rzeczy, które i tak już praktycznie były bardzo rzadko rozwijane. Chodzi tutaj o. App Demon, który był stosowany oraz drugie Package Kit. Pe tak, Package Kit. Te dwie rzeczy były praktycznie porzucone przez autorów. One były tylko ulepszane i naprawiane przez eskipę Debian'a, Mint'a i Ubuntu. Każdy jakoś starał się łatać i naprawiać. Deweloperzy Mint'a to porzucili i można powiedzieć, że przeszli albo stworzyli na inne rozwiązania. Są dwa z nich, apt Kit oraz Captain AptKit, Kit, taka możecie sobie tutaj przeczytać. Jest to zamiennik tego apt Dimona, który dostarczono biblioteki umożliwiające tą funkcjonalność między innymi właśnie pobierania albo instalowania debów bezpośrednio z internetu a captain Teoretycznie nam zastępuje trochę gdebi i również powinien tą funkcjonalność instalowania z debów nam poprawić. Jak to działa w mniej więcej w praktyce? Ja słuchajcie, szukałem tutaj, myślę, że Captain to jest osobny program, tego typu jak tutaj, tak? No nie jest tak do końca. Ja tutaj w pobranych mam trzy deby, które są jakieś tam deby, obojętnie jakie, tak? Po prostu klikamy sobie na to dwa razy. I tutaj przy tym odpalą nam się GDB po prostu stary interfejs i tak dalej, i tak dalej. Tam były problemy również z tłumaczeniem na różne języki. Developerzy o tym mówili. Natomiast w tej chwili mamy coś takiego. Ja tutaj pozamykam to okna, żeby to było ewentualnie lepiej widać. Tak, w tej chwili mamy coś takiego. To jest teoretycznie właśnie ten captain stworzony przez przez deweloperów tutaj. Tu jakieś zależności chyba brakuje do tego gimpa, ja to ściągnąłem tego deba tak na siłę, trochę powiem to tak, może dlatego nie da się go tutaj zainstalować. W każdym razie teoretycznie tutaj powinny być jeszcze jakieś dodatkowe informacje na temat tego deba. Zobaczymy sobie drugiego. A apacz nic nie wiem co to jest, kurde tak no a patrz możemy sobie teoretycznie zainstalować, widocznie nie brakuje jakiejś tam zależności w przeciwieństwie do e, tamtego tego. Dajmy sobie, zainstaluj pakiet i to o, widzicie to menu, równie, znaczy menu to okienko tutaj. Również jest przepisane i wygląda troszeczkę inaczej, ładniej można powiedzieć, tak? Jak to mówią deweloperzy Mint'a, jest to robione zgodnie ze standardami UI, UX, czyli ze standardami interfejsu użytkownika nowoczesnymi. No tak to po prostu jest, tak tłumaczone. No i tak nam w tej chwili to sobie działa. Przebiegło pomyślnie i tak dalej, i tak dalej. Ja się spodziewałem tutaj większej rzeczy, jeżeli chodzi o tego kaptejna, dlatego, że oni tutaj pokazują jakieś goodle, stable i tak dalej, i tak dalej, maintainery, a ja tego tutaj nie widzę. Być może to jest to wszystko przez to, że jest to beta jeszcze, tak? Może coś jest nie za, nie za, nie tutaj nie, za, nie zaimplementowane. Kolejna rzecz, tak zwana foreign packages, czyli instalowanie właśnie zewnętrznych pakietów. Jeżeli będziemy instalować pakiety DEB osobno, po prostu graficznie, to wtedy mamy tutaj dodatkową opcję. Usuń pakiety obce. Teoretycznie chyba to jest rzecz nowa. I tu będzie ta cała lista z informacją, będzie można sobie po prostu odinstalować, ewentualnie graficznie zrobić downgrade tych pakietów. Jak najbardziej taka opcja będzie, albo tutaj już może, o widzicie ja zainstalowałem obcy pakiet i możemy teoretycznie sobie zmienić jego starszą wersję. Jeżeli, źle to wytłumaczyłem, jeżeli instalujemy powiedzmy parę wersji debowych, tak, to one tak jakby się czasami odkładają, tak, i jest możliwość zrobienia downgradu osobno ponieważ APT takich pakietów obcych nie obsługuje, przynajmniej z tego co wiem, nie obsługuje, mogę się mylić w tej chwili, ale po to to urządzenie, narzędzie jest zrobione. To jest też między innymi zaleta tego nowego Kaptejna, że on takie rzeczy nam tutaj, bym powiedział, ogarnia po prostu. Kolejna rzecz, o której mówią deweloperzy, to jest ogarnięte, bardziej ogarnięte tryby zasilania. Ja tutaj, jako że to jest to komputer stacjonarny, nie mam powiedzmy baterii w nim i tak dalej i tak dalej, że będziecie używali laptopa to wam się tutaj rzecz powinna jeszcze jedna pokazać zarządzanie energią bodajże to było tutaj i tutaj mamy dodatkowe menu oszczędzanie baterii zrównoważone i wysoka wydajność, co również tutaj tylko wymieni się, czasami pojawi. To zależy już od sprzętu, jak tłumaczą deweloperzy. Również jeżeli posiadacie laptopa, urządzenie przenośne jakiekolwiek, pojawi wam się tutaj menu, po prostu ta ikonka, w której będziecie mogli sobie zarządzać tymi stanami. Ściemnianie i podjaśnianie matrycy, również na bardziej taka opcja jest. Tutaj nam napisano również, że jeżeli używacie XFC i MAT. To tryby te są zarządzane z terminala. Nie wiem, czy po prostu na XFC nie ma takiego programu, takiego widgetu zrobionego, czy jak. W każdym razie, ten widget, który tutaj jest pokazywany, on jest y, odpowiedzialny, tylko, znaczy istniejący tylko w y, Cinnamonie 6.4 najnowszej wersji. Kolejna rzecz, którą mamy tutaj wyszczególnioną w nowościach, to jest Night Light. Jak najbardziej ta funkcja tutaj sobie istnieje. Nocne światło, kiedyś to był Redshift używany z tego co pamiętam, ale jako że Redshift nie jest zgodny z Waylandem, no to musiano, musiano dodać nowe oprogramowanie i tak ono się tu nazywa. Nocne światło, włączamy sobie nocny światło najbardziej, okej, okay. no i oczywiście na dzień dobry możemy sobie tutaj ustawić temperaturkę tego, tak, czy ma być ciemniej, czy ma być jaśniej, tak itd., itd. Żeby to zaczęło działać poprawnie bardziej, to można sobie tutaj poustawiać w ten sposób godziny, kiedy to ma wystartować i, tak dalej, i tak dalej. Szkoda, że nie ma tu w ogóle całkowicie ręcznie, tak, bo jak ja pierwszy raz uruchomiłem ten programik, zmieniłem sobie określone godziny, znaczy na no, automatycznie mi po prostu nie odpaliło tego, nie, usuwa, nie usunęło tej barwy niebieskiej, bo o to tutaj chodzi, tak. Musiałem tutaj ustawić sobie okres godzinę, ustawić 00 do 2 czy 59, dopiero mi to ruszyło. No teraz to działa niby bo działa, tak? Ale moim zdaniem przydałoby się dodatkowo funkcjonalność ręcznie, po prostu dodatkowe menu i wy sobie regulujecie, czy chcecie tak, czy chcecie tak, a nie tylko z automatu, gdzie, w ten, gdzie system nam jako w jakiś sposób algorytm oblicza, gdzie jesteśmy i używa nam, ten, nam tej funkcji, ewentualnie babicie w ustawienia tego od 1 do 15, no bo to jest trochę no niezbyt średnio na jeża, to ten... To, to, no, no niby działa, ale od 14 do 6 rano i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie taka funkcja tutaj nowa jest, tutaj deweloperzy mówią na swojej stronie internetowej o nowych rzeczach, wyglądzie całego tego. No, no wygląda to trochę inaczej, ale tak jak mówię, no to zależy prawdopodobnie od skórki, chociaż jak widzicie, tutaj jest to odsunięte do góry tak jakby. Teoretycznie tutaj ja żadnych powiadomień nie mam, ale no, teoretycznie wygląda to tak samo, tak? Ale to chyba powinno być odsunięte od tego paska. Dlaczego to się nie dzieje? Nie wiem. O menu już, znaczy o tych okienkach, które są zaokrąglone i napisane tutaj i przystosowane w ogóle do pracy w Waylandzie, bo to jest inna bajka. To już Wam omówiłem, te okienka i tak dalej, i tak dalej. Również jest tutaj funkcja zaimplementowana, jeżeli program przestanie nam odpowiadać, zawiesi się w jakiś tam sposób, to nasz piękny mint da nam informację i wybór, czy go zamknąć, czy go nie zamykać na przykład, tak? To samo jeżeli chodzi o zmianę wyświetleń ekranu, a to wygląda no tak średnio na jeża, chyba tak samo jak było kiedyś, tak? Nie wiem, szczerze mówiąc, to jest najnowsza wersja minta. Być może dlatego, że jest to beta, wczesna beta, bo wyszła 20 godzin temu. Może nie wszystko nam tutaj działa, w każdym razie, żeby nie było. informacja o systemie. Proszę bardzo.

I jądro, to również powiem za chwileczkę O tym i tak dalej i tak dalej Ale teoretycznie to już nam powinno chodzić Chyba, że nie do końca jest to Że tak powiem ogarnięte Dodatkowo, że bardziej zaawansowanych osób Jest informacja tutaj o porzuceniu Tak zwanego policy kit one gnome I zastąpieniu go właśnie Funkcjami z kaptejna między innymi Żeby to wszystko lepiej działało Na Waylandzie Waylanda wam tu nie będę pokazywał Jest to wersja eksperymentalna ona Weyland, Burle Wayland jako tako Pojawi się w pełnej wersji w 2026 roku, tak planują to deweloperzy. W tej chwili jasne, można sobie przełączyć na wersję yy, testową, ale no nie wiem, no w wersji, wersji beta testować Waylanda to tak średnio. Zresztą ja go pokazywałem jakiś czas temu już. No i działa, ale tak średnio, średnio bardzo. Wiadomo, że prace nad tym trwają i będzie to udostępnione najszybciej, jak to będzie możliwe. Jeżeli chodzi o kwestie oprogramowania samego, Program się uruchamia naprawdę bardzo szybko, co prawda pierwsze ładowanie jest dość długie, bo on ściąga repozytoria z zewnątrz, tak, serwerów. Dodatkowo jeszcze pod uwagę, że Mint jest bardzo, bardzo popularnym systemem. Minęło dokładnie, nie wiem, znaczy nie dokładnie, tylko minęło około 20 godzin od udostępnienia tego obrazu, więc po prostu wszystkie serwery są tak dopchane, że ja Minta ściągałem praktycznie półtorej godziny, żeby to w ogóle dorwać. No to samo odświeżanie oprogramowania również nam dość długo tutaj trwa. Jeżeli chodzi o całą resztę, to jak już mówiłem tutaj, można sobie te obce pakiety ogarniać i ten, reszta, repozytoriów, wszystko wygląda jak na razie y, dokładnie tak samo. Prawdopodobnie przyjdzie za chwilę jakiś update, który nam odpali tego Cynamona jeszcze bardziej, y, bo tak jak mówię, no, no nie ma tutaj odstępów, ani tutaj przy menu, ani tutaj, gdzie miało być zaprezentowane to ustawienia dźwięku, miało być bardziej okrągłe, są de facto takie same. No chyba, że to jest kwestia tego, że mam tak gamę ustawioną w monitorze, ale patrząc na OBS-ie tutaj i patrząc na żywy monitor jest dokładnie to samo, a mam troszeczkę różne kolory. Kolejna rzecz, o której deweloperzy wspominali, to przeprojektowane nie to. To, to jest standardowo, tak, tutaj nam się akurat nic nie zmieniło. Przeprojektowane miało być menu, jeżeli chodzi o tła pulpitu, tak, że tutaj była cała taka lista, patrzcie sobie, tutaj jest cała lista ze wszystkimi możliwymi, że tak powiem, rzeczami, gdzie tutaj jest obraz, nowej karcie, ok i teoretycznie to ma wyglądać w ten sposób, że wszystko jest ładnie podzielone, posegregowane i tak dalej i tak dalej. Ja otwierając menu A, dostaję coś takiego, czyli to samo co było kiedyś. Więc tutaj w becie no niestety się niewiele, że to pewnie zmieniło albo nie jest zaimplementowane. Albo udostępnili jakąś starszą wersję tej bety, też jest taka opcja. Jak najbardziej, słuchajcie, ja na kanale, jak najbardziej, jeżeli wyjdzie już. Kiedy? Jeżeli za około półtora tygodnia powinna się pojawić pełna wersja tego minta, no maks 2 tygodnie, wiadomo. przecież teoretycznie święta, tak? Który dzisiaj mamy 16, który dzisiaj jest 16, chyba, tak? Czyli półtora tygodnia około może się pojawi pełny ten, to zobaczymy sobie wtedy. Teraz na końcówkę przejdźmy sobie tutaj, bla bla, bla zobaczymy, czy jest NeoFetch. Reszta wygląda chyba tak samo, nie wiem, ten wygląd, wygląd tego, wygląd całego minta chyba jest deczko inny, na terminal się bardziej wyróżnia, tak mi się wydaje przynajmniej. Czy to jest takie ciemniejsze? No nie wiem, tak jak mówię, powtórzę się po raz kolejny, może to zależy od gamy monitora macie ustawione, tak? Teraz jeżeli chodzi o to, co pod spodem, MIN 22.1, 680 kernel, czyli Ubuntowy najnowszy. Całą resztę widzicie, jak tu się nam temat po prostu zachowuje. Stare embeddia zainstalowałem sobie samemu, działa wszystko ładnie. Bez naszego problemu oczywiście powtórzę znowu, to jest sesja X11, to nie jest Wayland. To nie jest sesja Wayland. Oczywiście uważajcie, bo to jest wersja beta. Ona się może jeszcze sporo zmienić, może być niestabilna. Jak widać, no chyba nie wszystko jest tutaj konkretnie zaimplementowane. Zobaczymy, jak będzie w pełnej. No mam nadzieję, że w pełnej wersji już będziemy mogli się cieszyć tym takim wyglądem, który prezentowali nam na zdjęciach, chyba że aż takich downgrade graficzny zrobią jak w grach na przykład. Nie? Że w grach to wygląda mm, tak, a jak wypuszczą, to się człowiek za głowę łapie, co to jest, tak? No słuchajcie, to są wszystkie nusy, to są, myślę, wszystkie nusy a propos tego minta 22.1 Tak jak mówię, ja tutaj testów gier nie robię, bo to beta, to naprawdę nie ma najmniejszego sensu. Jak wyjdzie pełna, mamy kran dotykowy 11,2 cala Sprawdzimy sobie tutaj ekran dotykowy sprawdzimy sobie jak gierci działają jak ten system się w ogóle będzie zachowywać wtedy, tak, natomiast taka jak mówię no trzeba około półtora tygodnia na to i jeszcze tutaj nam poczekać ja też chcę to testować jak najbardziej użycie sobie na maszynkę wirtualną na VirtualBoxa, QMU QVM VMWare, który jest od już bardzo dawna za darmo, całkowicie wersja pro także, więc możecie sobie ją na pingwinie odpalić, tak no i co, no i tyle, słuchajcie dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że wam się to tego... znać. dajcie znać w komentarzach i jak to dla was wszystko tutaj wygląda, jak myślicie co z tymi tymi rzeczami, tak, no bo ja się zastanawiam trochę, bo niby teoretycznie są tutaj nowe, nowe future opisane i tak dalej, a widać tylko te zrocznione okienka, bo widać, że to zmienili, nie, natomiast cała reszta, no no, 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 ale to jest beta, to jest beta, ja się nie czepiam, nie ma, nie ma Pozdrawiam gorąco, dzięki za każde wsparcie finansowe, łapkowe, czy na Tipli, czy na PayPalu, też możecie dorzucać. Bardzo dziękuję i to naprawdę pomaga kanałowi się utrzymać i rozwijać, powiem to w ten sposób. E, I co? I widzimy się w następnym filmie na kanale Świat Linuxa. Dajcie się ciepło, gorąco, pozdrawiam Bartek, cześć.